jak Bibi odwiedził wystawę robotów. Pewnego dnia Bibi pojechał na międzynarodową wystawę robotów. Wsiadł w samolot i przeleciał do wielkiego miasta. Wow, jak fajnie! Poproszę pański bilet. Proszę. Dziękuję, można przejść. Super! Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Majlowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. Robot to automatyczne urządzenie, które wykonuje operacje mechaniczne. Dziś roboty pracują w fabrykach, szpitalach, pomagają policjantom i wojskowym. O robotach kręcą filmy, animacje, piszą książki i piosenki. Wow! Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Oho. Dzień dobry. Czym mogę ci pomóc? Jest tu tak wiele interesujących rzeczy. Gdzie polecasz iść? Za kilka minut rozpocznie się turniej szachowy. Robot szachista zaprasza wszystkich, którzy chcą zagrać z nim w szachy. Plac wystawowy numer 5. O, wow! To koniecznie trzeba zobaczyć. Dziękuję. Prawdziwy robot szachista. Jeszcze nigdy nie widziałem czegoś takiego. Zapraszam do zagrania ze mną w szachy. Szachy to gra planszowa. W szachach jest koń, król, oficer i inne figury. Tą grę wymyślili w starożytnych Indiach. Robot szachista był zdezorientowany i pogubił się w grach planszowych. Aby zagrać z nim w szachy, musimy wybrać odpowiednią grę planszową. Co mamy wybrać? Mam, ta gra się nie nadaje. Domino? Szachista raczej nie umie w to grać. Tak, to jest to, czego nam trzeba. Bibi bardzo się starał, ale robot szachista to silny przeciwnik. Moja kolej? Po kilku minutach gry pokonał Bibi. Więc tak. Ale Bibi się nie złości. Przecież zagrać w szachy z robotem było bardzo ciekawe. Dzięki za grę! Jak tylko Bibi pożegnał się z robotem szachistą, jego uwagę przyciągnął dźwięczny głos. Uwaga! Na placu wystawy numer 10 jest zademonstrowany nowoczesny robot pomocnik. Robot pomocnik! Bardzo ciekawe! Jaki kierunek wybrać Bibi, aby zobaczyć robota pomocnika? Nie, to cyfra 1. Może być stosowana w elektrycznych zegarkach. Ale na pewno nie nadaje się. Liczba z dwoma zerami. To jest 100. To duża liczba. My potrzebujemy liczby 10. To jest to, czego szukaliśmy. Dzieciaki, dzięki waszej pomocy Bibi znalazł właściwą drogę. Oho, jaki przydatny robot. Taki pomocnik bardzo przydałby mi się w warsztacie. Dobra robota, kolego. Robiku, aport! Dobry, dobry robot. Bardzo mi się podobasz. Na wystawie było bardzo ciekawe. Bibi dowiedział się wiele przydatnych informacji na temat robotów. Pomógł robotowi szachiście i znalazł nowych przyjaciół.
ale czas wracać do domu. Jak fajnie, że odwiedziłem tę wystawę robotów. Z pewnością jeszcze nie raz tu się pojawię. Jak Bibi pomógł samochodowi elektrycznemu. Mały samochód elektryczny śpieszy się do miasta. Aby skrócić ścieżkę, użył nawigatora samochodowego GPS. Nawigator GPS to specjalne nowoczesne urządzenie, za pomocą którego określana jest lokalizacja. Na skrzyżowaniu skręć w lewo. Na skrzyżowaniu skręć w lewo. Bibi to mechanik nasz, dziś u sterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i wszystko jest w porządku. Samochód elektryczny to nowoczesny samochód, który w ogóle nie potrzebuje benzyny. Porusza się dzięki silnikowi elektrycznemu, który działa kosztem energii akumulatora. Szkoda! Wydaje się, że nawigator GPS popełnił błąd i samochód elektryczny zgubił się. Musisz ponownie użyć nawigatora GPS. To z pewnością doprowadzi nas do właściwej ścieżki. Brak sygnału. Brak sygnału. Robi się ciemno. Nie możesz pozostać na drodze. Musisz szukać kogoś, kto może pomóc i pokazać właściwą drogę. Ajajaj! Akumulator samochodu elektrycznego jest całkowicie rozładowany. Przebywanie w nocy na środku drogi jest przerażające. Oj! Co to za hałas? Uch, to ciągnik. Przestraszyłeś nas. I samochód elektryczny powiedział ciągnikowi, co się z nim stało. Spieszył się do miasta i postanowił pójść krótką drogą. Ale nawigator GPS pogubił się. Teraz jest zagubiony. A poza tym, bateria jest całkowicie rozładowana. Ciągnik uważnie wysłuchał samochód elektryczny i zaproponował holowanie go do farmy, w której pracuje. Elektryczny samochód natychmiast zgodził się. Bał się spędzać noc na drodze, w całkowitej ciemności. A oto i obudził się nasz śpioch. Bibi! Podczas gdy samochód elektryczny spał, traktor pojechał rano do miasta i przywiózł mechanika samochodowego. Dzień dobry. Ciągnik powiedział mi, że znalazł cię wczoraj na drodze, ale nie mógł wyjaśnić, co ci się zepsuło. Oho! Wszystko jasne. Musisz naładować baterię. Zabrałem ze sobą tę specjalną przenośną ładowarkę do samochodów elektrycznych. Powinna ona naładować baterię w ciągu 8 godzin. Teraz musimy poprawnie ustawić czas timera ładowarki, aby akumulator był w pełni naładowany. Dzieci, pomożecie mi? Pięć minut? Nie, jest bardzo mały. Samochód elektryczny nie ładuje się w tak krótkim czasie. Może 12 godzin? To za dużo. Nie ma konieczności tak długo ładować samochodu elektrycznego. Tak, 8 godzin. Dokładnie tyle potrzebuje samochód elektryczny do ładowania akumulatorów, a jego silnik elektryczny zaczyna ponownie działać. Świetnie! Naładowaliśmy baterię i teraz maszyna elektryczna może się ruszać ponownie. Bez pomocy ciągnika i dzieci zdecydowanie nie mogłem sobie poradzić. Bibi, ale jak elektryczny samochód ma odnaleźć drogę? Ustawienie jego nawigatora zostały utracone. On musi być dostrojony. Nie mów.
musisz się martwić. Konfiguracja nawigatora GPS jest bardzo prosta. Wystarczy znaleźć sygnał z kosmicznego satelity. Dzieci, czy wiecie, jak wygląda prawdziwy satelita kosmiczny? Co powinniśmy wybrać? Antena telewizyjna. Z pewnością przesyła sygnał. To antena. Ona nie przekazuje sygnału radiowego, lecz odbiera go. Nie pasuje nam. Może elektryczna wieża? Elektryczna wieża transmituje napięcie elektryczne, prąd. Nie potrzebujemy teraz prądu. Tak, satelita. Tego szukaliśmy. Nowa trasa jest ustalana. Czekaj, czekaj. Świetnie. Nawigator GPS zaczął pracować ponownie. A teraz samochód elektryczny dotrze do miasta bez incydentu. Dzieciaki, dziękuję wam za pomoc. Jesteście wspaniali. Jak Bibi naprawił baterię kuchenną. Bibi miał bardzo ciężki dzień. Wykonał wiele różnych prac i był bardzo zmęczony. Kiedy dotarł do łóżka, zasnął słodko. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Malowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. Hop, param, pam, pam. Oj, wydaje mi się, że zaczyna padać. Ajaj, oj. Co to jest? Ojojoj. Co to? Co to za dźwięki? Coś kapie. Może na zewnątrz pada deszcz? Nie, na zewnątrz nie pada. Może kapie w łazience? Sprawdzimy. Kran jest całkowicie suchy. Teraz rozumiem, skąd te dźwięki. Rura przecieka. Pilnie musimy ją naprawić. Tak, zobaczmy. Oj! Bibi, co tam jest? Pająk? Tak. W pobliżu rury siedzi duży pająk, który bardzo mnie wystraszył. Nie chcę, żebyśmy naprawili baterię. Jak możemy go pozbyć? Hej! Wydaje mi się, że mam pomysł. Złapiemy go za pomocą samodzielnej pułapki. Samodzielnej pułapki? Tak. Na początek potrzebujemy zwykłej szklanki. Potrzebujemy także pudełka zapałek. I oczywiście będziemy potrzebować nitek. A teraz, za pomocą tego wszystkiego, zrobimy własną pułapkę. Tak. Już. Zrobione. Wszystko gotowe. Bibi, jak możemy zwabić pająka do pułapki? Nawet o tym nie pomyślałem. Może dzieci będą mogły nam pomóc? Co pająki lubią najbardziej? Może lubi gumę? Pająki nie żują gumy. Wolałbym zjeść ją sam. Ser. Kto odmówi się od kawałka sera? Nie. Ser też nam się nie przyda. To nie jest mysz. Mucha? Oczywiście. Pająki uwielbiają polować na muchy. To świetna przynęta. No, chodź tutaj. Bibi, pociągnij. Uhu! Świetnie!
Teraz zabierzemy pająka do piwnicy. Niech tam na spokojnie łapie wszystkie muchy. Ho, ho, ho. Wszystko jasne. Wystarczy wymienić uszczelkę. Bibi, potrafisz to zrobić? Najpierw należy odkręcić rurę kluczem nastawnym, wymienić starą uszczelkę na nową i przykręcić z powrotem. Kilka drobiazgów. Musisz tylko wybrać odpowiednie narzędzie. Może ten klucz nam pasuje? Nie. To jest klucz, którym otwieramy drzwi. Taki się nam nie przyda. Więc może ten klucz? Nie. To jest klucz od mebli. On też nam nie odpowiada. Świetnie! To jest dokładnie to, czego szukaliśmy. Oj! Co się dzieje? Bibi! Zrobiłeś prawdziwą powódź i pogrzebałeś się od stóp do głów. Ups! Całkowicie zapomniałem, że nie mam nowej uszczelki do wymiany. Co powinniśmy teraz zrobić? Mam pomysł. I nie ma problemu. Bibi, myślę, że to bardzo zły pomysł. To powinno działać. Wymieniamy... Świetnie! Woda już nie kapie. Mówiłem ci, że to zadziała. A teraz pora iść do łóżka. Dobranoc. Jedna. Dwie. Trzy. Co jest? Znowu? Oj! Cześć! Jak Bibi łapał drona? Bibi, co tam oglądasz? Cześć, dzieciaki! O, to jest raport o Mistrzostwach Świata wśród latających dronów. Wkrótce finał. Dwa drony dostały się do finału. Biały orzeł i niebieski ptak. Zaczynam odliczanie. 3, 2, 1, start! O, zaczęło się! Dawaj, dawaj, niebieski ptaku! Dogoń go! Dalej, dalej! Jeszcze trochę, niebieski ptaku! Brawo! Wygraliśmy! Ho, ho! Ja też sobie kupię drona i wezmę udział w mistrzostwach. Cóż, do tego nie wystarczy kupić drona. Musisz być w stanie nim sterować. Nauczę się nim sterować. W końcu to nie jest chyba takie trudne. Jak myślicie? Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. Powinienem wybrać. Dzieci, potrzebuję waszej rady. Jakiego muszę wybrać? Może tego, co szybko lata? A może tego, on lata bardzo wysoko? A ten biały jest najbardziej niezawodny.
Myślę, że dla wyścigów musisz wybrać niebieskiego. Jest najszybszy. Dobrze, wezmę tego najszybszego, niebieskiego i nadam mu imię Niebieska Strzała. Więc teraz zobaczmy. Ten uchwyt po środku jest do kontrolowania lotu. I ten uchwyt, aby zwiększyć prędkość silników. To proste. No to polecieliśmy. Ha, ha. Leć, Niebieska Strzało. Ojojojojojoj. Niebieska Strzała zaraz się rozpadnie. Straciła jedno śmigło. Musimy coś zrobić, Bibi. W przeciwnym razie twój dron narobi dużo kłopotu. Ja rozumiem. Ale Niebieską Strzałą nie da się kierować. Widzisz? Zawiesił się pod balkonem. Ani w górę, ani w dół. Co robić? Tak, w ogóle mnie nie słucha. Nie odpowiada na moje polecenia. Jak mogę przywrócić Niebieską Strzałę na ziemię? Co myślicie, dzieci? Może rzucić w niego kijem? Nie jest ci żal twojej Niebieskiej Strzały? W końcu możesz poważnie uszkodzić drona. Tak, to prawda. A może poczekać, aż bateria się wyczerpie? Oho, jest naładowany na 4 godziny. Nie mogę tyle czekać. A co jeśli zacznie latać niekontrolowanie? Wpadnie na kogoś. W końcu na dole chodzą ludzie. Stoją samochody. Nie, musimy wymyślić coś innego. Ho, mam pomysł. Zarzucimy na Niebieską Strzałę prześcieradło. Dron zaplącze się w prześcieradle i spadnie na ziemię, ale nie uszkodzi się przy tym. Hurra! Udało się! Okazuje się, że niełatwo tobą sterować. Teraz mam dużo do naprawiania. Dzieciaki, jeśli kupili wam drona, musicie wykonać pierwszy lot z dorosłymi. I nie w pobliżu domów, drzew i elektryczności. Bibi naprawił swoją niebieską strzałę. I teraz przygotowuje się do kolejnego lotu. Powodzenia, Bibi! Cześć, przyjacielu! Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko! Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie!